Dlaczego aborygeni zjedli kuka? No po co szukać wciąż nowego raju? Już lepiej w starym żyć jak młody Bóg, dzień wspominając, gdy cudowny brzeg Hawajów odkrył przypadkowo żeglarz Cook. Najpierw pomyślał, że przypłynął do Australii, albowiem ląd daleki ukrył się za mgłą, a na tym lądzie kanibale wśród azalii jedli specjalité à la maison. I właśnie tam aborygeni zjedli kuka. Dlaczego? Przyczyn nie zna nauka. Ja myślę, że się nikt sensacji nie doszuka. Jeść im się chciało, więc zjedli kuka. A może ich zawiodła translatorska sztuka i zdanie świetny smak ma kok w załodze kuka. Zabrzmiało jak zachęta, żeby go zaciukać, lecz zamiast koka stuknęli kuka. Kok miał w kokpicie kokę, kuk na koka fukał. Nie roznoś koki po kajutach do kaduka. Zginiemy, gdy wśród nocnych wacht powstanie luka. I kuk miał rację, bo nie ma kuka. Kok zrozpaczony zażył koki na frasunek i krzyknął: dzicy zjedli kuka przez szacunek. Inną teorią niech pamięci nikt nie bruka. Chwilą milczenia uczcijmy kuka. Więc wódz krajowców, chociaż miał naturę mruka, przeprosił koka, gdy mu zwracał kości kuka. A kok kokilką kokosową się z nim stukał. Już mu się śniła kuka peruka. Do dziś aborygeni z kukiem kłopot mają, gryzą się i kuku na muniu wprost dostają. Gdy na historii ludożerstwa uczeń duka, że dobry człowiek był z tego kuka.